Siemanko, ja jestem Matis Pelela, przed wami Herzweiron. I piąta próba nagrania tej cholernej gry. Jak już mówię, po raz niektóry moc Road to 56 oraz większy limit dywizji u generała. Jakby konferencje były po mojej stronie, że ja mogę tylko rozdawać punkty. To gramy. Komputer mi buczy z tyłu. Pierdzielę. Będziesz doceniał. Krzesło mi skrzypi, ja pierdzielę. Rumunia to będzie kraj, którym sobie zagram. Tutaj. Zagram na jeden menu. Ja piw... Kur... Jak ja klikam... Jak jest Ctrl-Alt-F4, to się to Alt-F4 klika i mi gry wywala ten... Dlatego... Ja pierdzielę... I nie mogę sobie tego programu do nagrywania tam wsadzić. Ja pierdzielę, nie mogę. Dlaczego? Nie, zmienię przyciski. Po co, jak mi to nie zadziała, jak mi się to nie nagra. Zrobisz szóstą próbę. Ale to już zmienię przyciski. Żeby nie było Aldo 4. Boże. Czego? Już może być kontrol, nie wiem, kontrol F4, ale żeby kontrol Alt F4 klika się na pierdziele i nie wywala w grę. A ja jestem, mówię, chyba program do nagrywania jest zepsuty. A, ja klikam Alt F4. Po raz kuźwa kolejny tu wchodzę. Patrz na tą babkę już w tym samolocie. Nie no, fajnie po prostu. Iron Manie. A tam historical. Albo może ja cofnę się z tym historicalem i zrobię to. O. Zrobić to okienko. Zero, oczywiście, że tak. Wszystko na piechotkę. Połowa z tego do usunięcia. Chcę chociaż doprowadzić tą armię do jakiegokolwiek stopnia. Cokolwiek to produkować.
niż ty chcieć będzie. A możemy tak zainwestować. O, możemy w przemysł zainwestować. Panie, czołgi, po co? Moje się przydadzą. Musisz być. Coś budować. Nic tu się nie przyda. Dobra, to jest jakiś template jest. Coś jest w tym template'cie. Aczkolwiek będą potrzebne antitanki na pewno, żeby zatrzymać tutaj. Jeśli niemiaszki nam nie ruszą, to nie, nie, ja ich w życiu nie zatrzymam. Ja ich w życiu nie zatrzymam dywizji pancernych niemieckich. To nie jest możliwe. Lotnictwo się schowam, bo są mi to. Jakieś admirała. Bo wystawię lotnictwo w jednym miejscu. Mamy polskie samoloty, 48 polskich samolotów. Nice. To się szanuje. Tak będzie. Tutaj mamy 4 niszczyciele. Piętnaście dywizji. Szkolić. Infrastruktura się bardzo przyda. I chciałbym przekać na 150 Tickle Power. O! Tak, będzie komitetowski to na pewno. I właśnie, żeby mi nagle nie wystrzelili Sowieci, to się ustawię tutaj. Oni już pewnie stoją na granicach, tak? Dokładnie. Ustawili mi tutaj. Chociaż tyle, że 2 punkty. O kurde, fajny lag. Zarobiście. Jak będzie ta gierka chodziła, to można sobie tutaj pocałować. Tyle. Boże, 2 dziennie się robi. Jakby mi ta gierka chodziła szybciej, boż. To by się przydało. Boże, bo to są takie minusy. Minus 30% tylko tak, że zbity. Boże, to jest zakrót słaby, ale... Ale takie... Takie coś, to jest cios dla przemysłu. To się nawet nie buduje, to się nie buduje. To fajnie. Zarobiście. Dobra. No, kocham te lagi. Po prostu kocham. Nie, no ta gra leci tak szybko, że ja pierdzielę, nie? Przecież... O! Już wojna domowa w Hiszpanii nawet jest wielkim lagiem. Się dwa klocki pokazały. No, faszyści ruszyli, ale już się ustawili na froncie ci komuniści. Tam to w ogóle stoi. Kto ma więcej Franco? O! José Diaz ma więcej. O! Jakiś plus. Nareszcie. Można ruszyć. Tutaj, dobra, moje dywizje się szkolą. 8700 braków broni, 19 dziennie, nie jest to jakiś fenomen, ale jak na Rumunii i tak już jest dużo. Jeszcze
to jest attrition w ogóle, nie? Bo to w ogóle. Powinno być dobrze, ale nie, nie tak ma attrition. Nie? Przecież na zielono jest. Ale attrition musi być. Budowa. To na pewno. Nie, te lagi to są jakieś. To są jakieś jaja. To mi się przyda. O, już dalej nie mogę. Muszę Construction 1 mieć. Po co to zrobię? Widzę. Tutaj mi się przyda stabilizacja. Bo jeszcze... Nie, mamy 74% stabilności, więc to jest bardzo dużo. Na Sowietach to jest śmiech. Już nawet po Polacy, w partii, oni mają popularność tych tutaj, nie? Tych neutralnych, no i to na pierdzieli, to mi daje plus 8%. No bez tego to mniej 30%, jakby mi popularność spadła. Nic nie powinno rosnąć, bo nic nie gustuje. Ale myślę, że możemy dołączyć do pana Diego. Bo przez w tych górach nie mam na rękę w tym momencie. Bo tutaj jest. Tutaj są góry, przez które mogą przejść dywizjami górskimi, prawda? Przez rzeki białopomorską raczej nie przejdą. Chyba, że będą mieli trzy razy większą organizację i dwa razy większy soft attack. Tryki takie, że sobie zapamiętam i więcej nie zagram w tym grę. To będę musiał pożegnać, ale... No tak, że Army Focus sobie zrobię. Czemu nie? Boże, tu jest tyle przejania na tym młodzież, że ja wiedziałem. Chyba, że Amerykanów. Chcieć bonus? Mamy sobie jedną fabrykę cywilną poza mapą oraz tutaj też jest. Relacje. Z Niemcami nie będziemy mieli relacji, aczkolwiek z Sowietami tak. Z Amerykanami też. Ale Amerykanie są daleko, zanim oni przypadną nie uratować, to taki są już taką Ameryczką, to taki słaby troszkę. Pójdę. Pójdę w niemiecki. Ja nie wiem Niemców. Ci Sowieci też są kuszący, ale na komunizm raczej nie chcę przechodzić, bo mi to daje głosy do komunizmu. To w ogóle zaproszę sobie ludzi, a nie na razie przyjdą. O, to komunizm to jest. 1700. Dobra, 22 karabiny. Buduje się powoli, ale się buduje. Teraz plus, uwaga, plus, wywołuję dwie fabryki wojskowe. To jest fajne. Czyli oni gdzieś tu mają roszczenia. Bułgarzy władz? Tu Turcy mają te.
Jestem. Co w tym myślę? To nie, to nie, to nie. To nie. Wszystko to jest. Jest dobrze, jest dobrze. Przecież na samolocie wygramy w powietrzu. No wygramy w powietrzu. Jeszcze chcę, żeby tutaj nie latało. Myślę, żeby tutaj coś się działo. Ale my wracamy do Polaków, Czechów i Francuzów. To się liczy. Turcy się ustawiają na granicę z Bułgarami. O, widać ich. Coś się dzieje. Tu widzę, właśnie te okręty ich pokazują. Spotują może się do woda przyjdzie. Rusku już nie ma na granicy. A to ciekawe. To się też przyda. I stali z drogi nie ma. Robiliście łody z fabryki, ale muszę je oddawać na ściąganie surowców. Mam 12 fabryk, z czego 5 jest używanych do ściągania surowców. Więc zarobiliście. Oczywiście, że babcia dzwoni. Oczywiście, przecież ona mi nie może dać spokoju. Codziennie będzie musiała dzwonić i pytać. Nie. Boże. Ja pierdzielę. Polacy mi dają gwarancję się na granicach mojego stawy, chyba że mają ten ustawiony front z Czechami i z Sowietami. Bo to mam muszę przejrzeć tak ustawiony stąd tu. Stąd ten. Też z granicy strzelam. Sowieci znowu na granicy wrócili. Musimy się trzymać się Polacy. Moglibyście założyć między morzem. Jakbyście międzymorze zrobili. Jakbyście zrobili międzymorze. O, fajnie. To o silnie chcę. Przejdź do aliantów. Mogę komunistów im zrobić, faszystów, ty. Co u mnie się dzieje? Nie
Mój brat oczywiście musiał przyjść, żeby sobie coś wsiąść, zamiarę mi to podoba. Idziemy po lankowe. Już mam karabiny na plus. Trzeba by się ten template zmienić. Żeby tą artę przesunąć. No tutaj kuźwa kliknij to. A ja pierdzielę jeszcze ten lag cholerny. No ja pierdzielę. W taki sposób ruszymy dywizję. Na tyle my doszli, więc no, brakuje 2500. Idę w faszystów, co? Lub na ich to będzie fajnie, będzie zabawa. Low manpower. Manpower jak mi się kończy. Tysięcy manpower. Całą troszkę. Ja nie rozumiem, to jest jedna wizja, to trzy. Gościu, nie lepiej byłoby stanąć tutaj, żeby się nie przebił. O, oni też trenują na mnie granicę. Widzisz, jest wszędzie, prawie wszędzie podle mnie, do tej dywizji. Mam, o! Na 4% już skończyłem, ja miałem już 7%. 4 do 1. Zaczęło się. Nie wiem, czy to chyba nie Chińczyków, ale nie umiem się przebić, ponieważ tak jest. Zrobię 50 zamków. Ja pierdzielę. Oho. O, teraz to... To mamy, w którym Chińczycy przegrają. Jest pewnie ten moment, że mam tak 60 dywizji, Polska 90. Zapowiada się znakomicie, tym bardziej, że oni mają full wyposażenie. Organizacja mi rośnie, pewnie doktrynkę zrobili. Objęty 36, no taki, oni mają tyle batalionów wsadzonych w dywizję piechoty, że to jest szok, nie? I mają jeszcze zaopatrzenia w tej dywizji. Wystawić kolejny. O, ktoś się spalił w tej dywizji. Dobra, jakie mamy surowce? Czegoś mamy dużo? Nie wiem, na rurę mamy dużo. Musimy czekać teraz na to, żeby
się do nas stawili czarni, ci brązowi, znaczy. Uwaga, jakiś event. Now that we're in the process of establishing a general staff, what should be our philosophy when we make battle plans? O, będziemy szybko. Zrobimy jakiś plan i ten plan szybko wprowadzimy. Jest dobry pomysł. Jest dobry pomysł. Dobra. Róbka jest. Gdzie jest róbka? Gdzie jest róbka? Tam jest aluminium pole. Mamy też stal. Sama komitety posiada tutaj dla państwa od marynetki, to wiadomo. Alianci, no to jak zwykle. To też jak zwykle nie frakcji mi się dają. Z Japończykami. Znaczy, Boże. Nie frakcja, ale już z Japończykami. Plus 0, 10. To jest to. To jest to, czego chciałem. Army experience tutaj plus 5 będzie 21. Cyk, zarąbiście. Reforma armii. Boom. Nie mam nic więcej. I to kosztuje 4 expa. Wprowadzenie batalionu, ty. Nie dam za dużo, żeby mi się skończyć zapatrzenia. Może jakaś wojenka albo gdzie będzie po mnie. Ciężko robić kolą. Robię experience cały czas. Dokładnie 0,037. Jeszcze ten General Staff. Czyli 0,05. Jakoś to rośnie. Czyli już stoję na granicy. Może dwoma, trzema dywizjami, bo jeszcze stoję z Turkami i z Jugosławią. Kurde. Jugosławia na żadnym nie stoi. Miałem dość dywizji. Będzie? To no już ich widać. Czechów tu nie ma, dość dywizji, żeby ustawić. No, ale co mają Rumunii do Czechów? Nic. Wielkie nic. Będę musiał zrobić coś z Manpower, kiedy jest bita po prostu. Jest bieda. Z tym manpowerem. O kurde. Nie można tego robić. Też jest plus 10% fabryk. Można było iść na masę. To jest moje terytorium kolowane jakby, nie? I tak. Tu, nie mielibyśmy obrony w tych terytoriach. A jeśli Rumunia jest jak? Mają Bukareszt. To jest taka kubka, stracili strasznie dużo terenów. Ja hierarchię to dam. Ale nie teraz. Tego też nie. Infantry expert, oczywiście, że tak.
A i tak, teraz nie mam na to rozczoły wyrazić tyle. Ci tu uczyli do Japończyków. What? Oni chyba Bułgaria chyba wysłała dawa zgłoszenia do dwóch frakcji. Doktrynkę i wyrzucanie. Jeszcze organizacja 10 organizacji dostaniemy do tego. Przecież organizacji tej misji. Nawet fajnie. Nawet fajnie. O! 50? Jak się to zrobi? Będziemy mieli kolejny buścik, był doktrynek. Ciele. A co jest potem? Potem, teraz co robię? Jest co? Jest defense, to bardzo dobrze. Tu jest kolejna organizacja, tu jest nowa organizacja. Będzie 68. 78, 88. Oczywiście z tym szalonem obecnym, bo jeśli jak to dołoży arty, to spadnie w ciągu. Niestety, stabilizacja mi spada. A to dlatego, że mi popularność partii spada również. 0,7 burza, 31% faszystów w kraju. Jest dobrze. Experience faszyzm 0,11 to jest. Ale ja potrzebuję tego zmienić. Ale nie tylko conscription, to jest jeden większy, nie pójdzie mi kolejny. Ja bym dostanę kilkaset tysięcy impolera. Ten impoler mi tak spada, że to jest szok. 300 tysięcy impolera. A mi strasznie spadło. Teraz będzie. Limited conscription. Okej, to będzie rosnąć. Aż tu mamy mobilization speed. To jest training time i mobilization. A mobilizacja to... 900 karabinów na plus. Jakie są staty mojej dywizji? Mają duży defense, to bardzo. Breakthrough. Słaby. Soft attack jest nawet. Hard attack? No, cóż mogę dodać. No bo nie. Tylko ta warta może przebić czołg. Znaczy zniszczyć czołg. Wsiadamy. Półtora tysiąca karabinów. Chyba dywizja. To jeszcze działa, ale tyle. Czyś zapobiegł być. 120 sekund. Mam 30 minut nagrania, czyli to było na tyle dzisiaj. Widzimy się w następnym odcineczku. Może jeszcze, może dzisiaj też go nagram, aczkolwiek nie wiem, bo nie ma czasu. O, 10% faszyzmu dostaliśmy. Zarąbiście. Zarąbiście, to jest to. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Ja byłem MatsP. Widzimy się w następnym odcinku.